Gdybym dostawał jeden grosik za każdym razem, kiedy słyszę, że powinienem kochać siebie, to myślę, że każdego dnia stawałbym się przynajmniej o kilka groszy bogatszy. Hasła typu pokochaj siebie bardzo zyskują na popularności. Ale jeśli mam być z tobą szczery, nie jestem pewny, czy większość osób zdaje sobie sprawę z tego, co tak naprawdę oznaczają te słowa. Gdy w poradnikach typu 7 sprawdzonych sposobów na to, jak pokochać siebie, widzę pomysły takie jak pójdź na spacer, zrób sobie ulubioną maseczkę na twarz, albo idź do wanny i zapal pachnącą świeczkę, to mam wrażenie, że mylimy dbanie o siebie z tym, czym miłość tak naprawdę jest. Z drugiej strony, widziałem całkiem niedawno na jednej z facebookowych grup pytanie, co to znaczy kochać siebie. I znalazły się tam takie odpowiedzi jak szanować siebie i nie pozwolić innym na brak szacunku do siebie, patrzeć na swoje ciało z przymrużeniem oka, polubić swoje niedoskonałości, akceptować siebie, być cierpliwym, wyrozumiałym, potrafić zaopiekować się sobą, otoczyć siebie dobrocią, miłością, nie złościć się na siebie, dbać o siebie, żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami i jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych pomysłów. I choć każda z tych odpowiedzi brzmi ładnie i często wręcz wzniośle, to po przeczytaniu czegoś takiego mam wrażenie, że kochać siebie oznacza tak naprawdę wszystko i nic. Bo odpowiedź czy definicja, która jest tak bardzo rozbudowana, jest jednocześnie rozmyta i nienamacalna. A jeszcze z trzeciej strony, to razem ze wzrostem popularności haseł typu pokochaj siebie, prędzej czy później podłapią je agencje marketingowe. I będziemy oglądać reklamy przekonujące nas, że z miłości do siebie powinniśmy kupić właśnie taką, a nie inną szczotkę do kibla. Swoją drogą, ostatnio na opakowaniu lodów widziałem slogan kochaj lody, kochaj siebie. Ciekaw jestem, jak to wygląda u ciebie, ale mi pokochanie siebie zajęło zdecydowanie więcej czasu niż pokochanie lodów. I jak to się ładnie mówi w języku polskim, kompletnie nie wiem, co ma piernik do wiatraka. No więc co to tak naprawdę znaczy kochać siebie? Ja nazywam się Robert Saga, a ty słuchasz podcastu Jak pokochać ciebie? I właśnie w tym odcinku postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Gdy mówimy o miłości, często mamy na myśli jakieś uczucie. Bo gdy kogoś kochasz, to faktycznie czujesz do tej osoby coś wyjątkowego. Ale to, co czujesz, to zdecydowanie nie wszystko. Bo jeśli kogoś kochasz, to nie tylko darzysz tę osobę wyjątkowym uczuciem, ale przede wszystkim traktujesz tego kogoś w bardzo wyjątkowy sposób. Kochać siebie to traktować siebie z szacunkiem, życzliwością i miłością. I to nie tylko wtedy, gdy jest to proste, ale również i przede wszystkim wtedy, gdy jest to najtrudniejsze. Bo zazwyczaj właśnie w tych chwilach tego szacunku, życzliwości i miłości potrzebujesz najbardziej. Pokaż mi, jak siebie traktujesz, a ja powiem ci, czy naprawdę siebie kochasz. Dla większości osób idea traktowania samego lub samej siebie w jakiś sposób jest czymś zupełnie abstrakcyjnym, niezrozumiałym. Łatwo jest nam wytłumaczyć, co to znaczy traktować kogoś, na przykład dobrze lub źle. Ale dużo trudniej jest to odnieść do siebie.
przecież traktujemy siebie w jakiś sposób, praktycznie przez cały czas. Tyle tylko, że robimy to kompletnie nieświadomie. Gdy mówię o tym, jak siebie traktujesz, to mówię na przykład o tym, co myślisz na swój temat. Jeśli myślisz czasem o sobie leniwy, brzydka, głupi, beznadziejna, to zastanów się, czy w podobnej sytuacji pomyślisz w ten sam sposób o swoim najserdeczniejszym przyjacielu albo o ukochanym dziecku. Czy zdarza ci się, że czujesz rozdrażnienie albo smutek w ciągu dnia i nawet nie wiesz, jak długo jesteś już w tym stanie i w którym momencie to się zaczęło? Nie wiesz, bo gdy te emocje przychodzą powiedzieć ci o twojej niezaspokojonej potrzebie, to świadomie lub nie ignorujesz je. Może próbujesz je zagłuszyć, scrollując Facebooka, oglądając cały sezon jakiegoś serialu na Netflixie albo otwierając butelkę wina. A może doprowadzasz się do takiego stanu, gdzie tracisz nad sobą panowanie, wybuchasz gniewem lub płaczem. Może zdarza ci się krytykować i oceniać emocje oraz przy okazji siebie za to, że niektóre z nich odczuwasz. Na przykład uważasz, że nie powinieneś się bać albo nie powinnaś się złościć. Zamiast wysłuchać je, zrozumieć i zatroszczyć się o potrzeby, o których ci przypominają. Bo przecież twoje potrzeby są tak bardzo ważne. A czy zdarza ci się czasem zrobić coś wbrew sobie? Na przykład zostać dłużej w pracy, bo boisz się, jak zareaguje szef. Albo pójść na spotkanie, na którym wcale nie chcesz być. Kiepsko się czujesz lub zwyczajnie nie masz na nie ochoty, ale przejmujesz się tym, co ktoś inny sobie o tobie pomyśli. A może ukrywasz przed kimś to, co tak naprawdę czujesz i myślisz? Może czujesz, że ktoś cię krzywdzi, ale wybierasz o tym nie powiedzieć. Wybierasz porzucić siebie i zrobić coś, co jest łatwiejsze, zamiast tego, co jest właściwe i ważne dla ciebie. Czy potrafisz spojrzeć prosto w lustro i powiedzieć do siebie: przepraszam, że cię zaniedbałem? Czy może jest to dla ciebie tak abstrakcyjne, że nawet nie potrafisz sobie tego wyobrazić? Zastanów się, jak siebie traktujesz i zadaj sobie pytanie, czy potraktowałbyś albo potraktowałabyś w dokładnie ten sam sposób swojego najdroższego przyjaciela, który przychodzi do ciebie w potrzebie, albo swoje ukochane dziecko. Kochać siebie to traktować siebie z szacunkiem, życzliwością i miłością. I jeśli jeszcze dzisiaj tak traktować siebie nie potrafisz, to nie złość się na siebie z tego powodu i nie smuć się, bo już sam fakt, że jesteś tutaj i naprawdę chcesz kochać siebie bardziej, jest wyrazem prawdziwej miłości.
Jest wiele sposobów na to, jak dać sobie miłość. Jeśli znasz moją medytację, miłość, która jest w tobie, to potrafisz już dostrzec swoją dobrą i niewinną naturę. Umiesz obdarować się czułym i wspierającym dotykiem. Potrafisz wypowiedzieć uzdrawiające słowa, na które być może czekałeś lub czekałaś całe swoje życie. Zachęcam cię też do posłuchania mojego następnego podcastu, w którym porozmawiamy właśnie o tym, jak pokochać ciebie. Pamiętaj, gdy kochasz siebie, cały świat wypełnia odrobinę więcej miłości. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia następnym razem.